Dziś naszym gościem jest, podobnie jak tydzień temu, Mariola Maćko ze Stowarzyszenia A Nam Się Chce. Dzień dobry pani. Dzień dobry ponownie. Będziemy kontynuować podróż Karakorum Highway. Kolejny punkt naszego programu to Passu, miejscowość i lodowiec o tej właśnie nazwie. Passu i ten region to po prostu jest gotyk. No nie da się tego wyobrazić, to jest po prostu szczyt koło szczytu. Przepiękna ta wystawa tam tych szczytów karakorumskich jest nieprawdopodobna. I znamy to ze zdjęć, tak jak, nie wiem, widzimy widok na przykład Nowego Jorku od zachodniej części, od rzeki Hudson. I wiemy, bo to jest w każdej czołówce filmu, wszystko wiemy i jedzie się tam i to jest niezwykły widok. Tak samo jak stoimy w każdym polskim miejscu, nie wiem, na Mazurach, widzimy coś i to nas urzeka. No to nawet człowiek przygotowany do tego widoku, tych szczytów, to i tak otworzy nie buzię, tylko gębę z zadziwienia i będzie tak stał i patrzył. Te szczyty się zmieniają w każdej chwili. Trzeba pamiętać, że jesteśmy w najwyższych górach świata, Karakorum, Himalaje. I trzeba dołożyć do tego klimat, na przykład wiatry, chmury, zachmurzenie. Te chmury pędzone tymi wiatrami powodują, że one są przykryte w jednym momencie, a za chwilę odsłaniają się, za 5 minut wygląda to zupełnie inaczej. To jest coś cudownego. Wtedy żałowałam, że nie mam kamery, a w ogóle zapomniałam, że mój aparat ma też taką możliwość, bo no to jedynie kamera, ale nie wiem, czy takiego turysty pseudo jak ja mogłaby to oddać. To jest coś fantastycznego. Warto było tam po to jechać. Przejść się na przykład po moście wiszącym na rzece Hunza spróbowała pani? No tak, świat do odważnych należy. Ja zawsze muszę wszystkiego spróbować, więc most to jest dużo powiedziane. To jest po prostu wisząca kładka mająca chyba prawie kilometr między jednym brzegiem rzeki a drugim. I ona nie ma tej podstawy, że to jest kładka przy kładce, deska przy desce, tylko to są jakieś odległości i trzeba naprawdę uważać, żeby trafić na kładkę. To wszystko się buja. My mieliśmy akurat szczęście, bo wiatr nie był duży. No oczywiście weszłam tam do połowy i wróciłam. Do połowy? Trzymając się obiema rękami, żeby to było bezpieczne i żeby nie sprawić grupie kłopotu. No po moim wejściu spróbowało jeszcze parę osób, ale nie wszyscy. Muszę powiedzieć, że za chwilę podjechała pakistańska rodzina i wyszły z samochodu dwie panie, które trzymając się kurczowo lin, zrobiły sobie zdjęcie tylko na początku. Natomiast panowie, nie trzymając się niczego, po prostu wbiegli na ten most i zbiegli z niego. No to może są takie jakiś rodzaj zawodów, albo po prostu byli miejscowi i chodzą tam za górę po swoje zwierzęta i mają to po prostu we krwi. Przełęcz Kundjerab Pass to na wysokości 4693 metrów nad poziomem morza. Najwyższy punkt na trasie Karakorum Highway, też najwyżej położone, utwardzone międzynarodowe przejście graniczne na świecie. Tak, i koniec pakistańskiej części tego odcinka. Dalej droga już biegnie do Kaszgaru całkowicie w dół i jest, można powiedzieć, z tym odcinkiem, w porównaniu z odcinkiem pakistańskim, dosyć nudna. Natomiast no, do przełęczy trzeba było dojechać. Sama droga z miasta Sost zajęła nam 3 godziny. To była chyba najgorsza część drogi dla naszych motocyklistów, bo po pierwsze było wtedy dosyć wilgotno, dosyć wietrznie, no i z każdym metrem w górę temperatura spadała, więc oni oczywiście zrobili sobie po dojechaniu zdjęcie pamiątkowe, ale potem, no nie wiem, kiedy odzyskali własną ciepłotę, chyba dopiero mocno pod wieczór. Naprawdę to było wielkie przeżycie dla nas wszystkich. Ja byłam w kurtce puchowej, w czapce, w rękawiczkach, mój kolega w koszulce krótkiej, w klapkach i też był zadowolony. Jest to miejsce, które akurat wtedy jeszcze było, my byliśmy w maju, zamknięte dla ruchu. Po pierwsze była to niedziela, więc wtedy jakoś ciężarówki nie jeździły. Po drugie był Ramadan. Po trzecie ta droga jest zupełnie nieprzejezdna dla ciężarówek w sezonie zimowym, więc właściwie sezon dla nich dopiero się zaczynał. No i robi wrażenie ta olbrzymia brama do Imperium Następnego, czyli do Chińskiej Republiki Ludowej, która po prostu w ten sposób skróciła sobie mocno drogę, wspomagając Pakistańczyków z budową karakorumskiej części do portu nad Morzem Arabskim.
We wschodniej odnodze Doliny Hunzy, Dolina Shimshal z przyrodniczą niespodzianką. No tak, tą niespodzianką to zwiódł nas nasz przewodnik. Miało to być przepiękne, urokliwe miejsce i taki odpoczynek, bo przyznam, że te trzy dni ostatnie, kiedy wspinaliśmy się, kiedy jechaliśmy na przełęcz Kandżerab, to było dosyć trudne fizycznie. Nasze kręgosłupy potrzebowały oddechu, a my też takiego luźniejszego dnia. I taki odpoczynkowy dzień miał być właśnie przed nami. Natomiast sama dolina okazała się dosyć wysoko położona, ponad 3000 metrów, czyli też dolina, która nie jest całoroczna. Tam ludzie przyjeżdżają na wypas i właśnie na wjeździe do tej doliny zdarzyła nam się taka przygoda, że kilka samochodów, traktorów zablokowało całkowicie wjazd do doliny. To była rodzina, która miała się tam osiedlić na sezon ten wypasowy. I cały ich dobytek znajdował się na tych samochodach. W jednym samochodzie urwało się koło. My w zasadzie obejrzeliśmy tę awarię i doszliśmy do wniosku, że nie mamy szans. Mogą przejechać tylko motocykliści. No ale Pakistańczycy z tamtej ekipy stwierdzili, że naprawdę już pracują nad tym pół dnia i już kończą tę naprawę. No więc spędziliśmy godzinę z nimi, z kobietami, z dziećmi. Panowie byli zajęci a to uprzątaniem drogi, myśląc, że może trochę przejadą tymi swoimi samochodami i my się wtedy zmieścimy. No ale wtedy dopiero doceniłam pakistańskie podejście do rzeczy. Nie ma rzeczy niemożliwych. Urwało się koło, to trzeba go naprawić. I naprawili po godzinie, pojechaliśmy dalej. Ale niespodzianek nie koniec, bo dolina na poziomie 3000 metrów i wyżej, to spotkały nas blokady w postaci zwałów śniegu. Nasi motocykliści oczywiście sobie z tym poradzili, a samochody zostały znów zablokowane. Ale tutaj nie wiadomo skąd znaleźli się panowie z łopatami i odblokowali drogę na tyle, odkopali ją zwyczajnie i mogliśmy dalej przejechać do tej przyrodniczej niespodzianki. Przyrodnicza niespodzianka polegała na tym, że na końcu tej doliny było rzeczywiście przepięknej urody jezioro, mieniące się ponoć siedmioma kolorami, więc liczyliśmy, ja doliczyłam do pięciu, no ale może trochę nie rozróżniam, bo to były różne odcienie niebieskości, granatu, zieleni, więc może ktoś o lepszym oku doliczyłby i do siedmiu. Widzę na zdjęciu, pięknie wygląda. Była pani w najbardziej energetycznym miejscu na Ziemi. No to ponoć jest tam, gdzie te trzy pasma górskie, czyli Hindukusz, Karakorum i Himalaje się schodzą. I rzeczywiście, jeśli ktoś wierzy w różne potęgi energetyczne, w czakramy, miejsca mocy, no to nie tylko na Wawelu, ale tam też można poczuć tę moc. A czy widziała pani najwyższy szczyt Hindukuszu, Tiriçmir, właściwie Tiriçmir środkowy? Ponoć tak. To znaczy, budząc się po noclegu, zobaczyliśmy coś w oddali. I nasz profesor tutaj, który z każdej strony te góry zna, tylko jeszcze nie z pakistańskiej, właśnie wskazał, że to jest Tiriçmir, 7708 metrów, najwyższa góra w masywie Hindukuszu. Jest to miłe, jak się człowiek budzi rano i może zobaczyć coś tak potężnego i tak niezwykłego, niezwykłej historii też himalajskiej, czy właściwie tutaj alpinistycznej. A widać było Noszak, najwyższą górę Afganistanu, bo tam już blisko Afganistan. Nie wiem, jechaliśmy z Mastuj, czyli już właściwie byliśmy po przełęczy, ale możemy na chwilę jeszcze wrócić do tego miejsca, bo tam jest najwyżej położone boisko do gry w polo, ale już z Mastuj jadąc do miasta Chitral, to jest też przepiękny odcinek, żeby zjechać to trzeba po takich serpentynach, które po prostu o 180 stopni te zakręty, to zbocze trzeba pokonać. I tam masyw taki, prawdopodobnie Noszaka, czyli też góry takiej koło 7500 metrów nad poziomem morza. Drugi to jest co do wielkości, wysokości szczyt w górach Hindukuszu. A przy tym najwyższy szczyt Afganistanu. Trzeba pamiętać, że jechaliśmy wzdłuż granicy afgańskiej. Ale nawet gdyby to nie był Noszak, to i tak była to przepiękna góra.
miałam to skonsultować z kimś na miejscu tutaj albo popatrzeć, czy to był noszak, czy to był nie noszak, a może nasi radiosłuchacze nam w tym pomogą. Po obejrzeniu zdjęć oczywiście na naszej stronie internetowej. Przełęcz Szandur na wysokości 3700 metrów nad poziomem morza, to tam znajduje się najwyżej położone boisko do gry polo, o którym pani wspomniała, kultowe miejsce w Pakistanie. Tak, jechaliśmy właśnie z Gilgit do Chitral i tą Hindukusz Highway, można tak powiedzieć, tylko że nawierzchnia była już zupełnie inna, ale za to góry były przepiękne, trochę w innym charakterze, mieniące się kolorami, naprawdę wyglądało to jak tęcza na niektórych zboczach. I jechaliśmy po to, żeby na wysokości 3700 metrów zobaczyć najwyżej położone boisko do gry w polo. Trzeba powiedzieć, że polo jest jedną z trzech ulubionych gier Pakistańczyków. To jest hokej na trawie, w którym są mistrzami. Zdobyli kilka razy złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich, na Mistrzostwach Świata, wielokrotnie złoty medal na Igrzyskach tych azjatyckich. Drugą taką grą to jest krykiet, no i polo. I twierdzą, że polo to jest sport jeździecki Azji Środkowej. Korzenie sięgają VI wieku przed naszą erą i to nie pozwalają Brytyjczykom przyznawać się, że to jest jakiś ich narodowy sport. To jest sport Azji i też Pakistanu. I niezwykłe jest to, że na wysokości 3700 rozgrywają się co roku od chyba 1946 roku w lipcu zawody czterech drużyn, które pochodzą dwie z Gilgit po jednej stronie tej przełęczy i dwie drużyny pochodzą z miasta Chitral. Oba te miasta leżą mniej więcej na wysokości 1500 km, co oznacza, że tak samo jak ludzie muszą nabywając wysokości no, przyzwyczajać się do niej, bo gdy przejdziemy to szybciej, to mamy kłopot z wydolnością organizmu. Tak samo konie i zawodnicy, którzy w tych zawodach uczestniczą, muszą bardzo powoli, ponoć 2 tygodnie zajmuje im to, żeby znajdując się na szczycie góry, gotowi do zawodów, byli w pełni dyspozycyjni. No to dla mnie jako osoby jeżdżącej konno było taką dużą ciekawostką. I turniej odbywa się co roku w lipcu, ale to nie jest tylko turniej polo. Tam się odbywa po prostu olbrzymi piknik. To jest wielka impreza i w zależności od stanu bezpieczeństwa w tym regionie albo jest tam kilka tysięcy ludzi, albo kilkadziesiąt. Kilkanaście jest ponoć przeciętnie. I to są oczywiście nie tylko zawody polo, ale pokazy tańców, to jest muzyka pakistańska, to jest po prostu czas dla nich na wypoczynek. Każdy przybywa ze swoim namiotem, bogaci przylatują helikopterem, bo jest lądowisko, jest przepiękne jezioro i teren jest olbrzymi i cudny. Żeby się tam dostać, to najpierw trzeba przejść przez taki turniej eliminacyjny w Chitral i w Gilgit. Potem jest wyłoniony najlepszy skład, czyli 6 członków drużyny A, 6 członków drużyny B. No i po 2-4 rezerwowych zawodników na jakiś wypadek kontuzji. Te kontuzje niestety się zdarzają, dlatego że mecz trwa wprawdzie 1 godzinę i podzielone jest takie 2 części z 10-minutowym odstępem, ale tam nie obowiązują żadne reguły. Po prostu jedyną regułą jest brak reguł. No ale to jest taki sport. Polo, król gier i gra królów, zgodnie z zapisem odnalezionym na kamiennej tablicy w pobliżu starożytnego boiska w Gilgit w Pakistanie. Słyszała pani o tej tablicy? Słyszałam i też widać było, jak reagują na to miejsce nasi kierowcy. Okazuje się, że nie byli tam nigdy i ledwo zatrzymaliśmy się, to oni przede wszystkim wyskoczyli z tych samochodów, wiedząc, jakie znaczenie ma to miejsce dla Pakistańczyków, fotografując, no byli podekscytowani nawet bardziej, można powiedzieć, niż my. Także na pewno miejsce warte obejrzenia, no bo też dookoła przepiękny Hindukusz. Warto by było zobaczyć taką grę. Pani kocha konie. Jeżdżę od czasu studiów, a że lat mam sporo, to jeżdżę już długo. Natomiast chcę powiedzieć, że to miejsce jest jeszcze o tyle może ważne,
że te turnieje i spotkania odbywają się bez względu na sytuację taką, która jest bardzo trudna w Pakistanie. Dla nich to jest miejsce po prostu kultowe i chcą się tam spotykać. I widać, że Pakistańczycy, no tak jak każdy człowiek, jak każdy naród, pragną bezpieczeństwa, a to, co się tam dzieje, nie mają czasem żadnego na to wpływu, niestety. Kolejny punkt naszego programu to miejscowość Chitral, z której udajemy się do leżącej na południe od niej Doliny Kalaszy. O tak, i bardzo właściwie chętnie pożegnaliśmy Chitral, bo to miasto robi takie mocne wrażenie. Jesteśmy w trudnym rejonie i spacer wieczorny, można powiedzieć, nie był przyjemny. I to nie tyle, że czuliśmy jakieś niebezpieczeństwo, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że tam prawie nie widać na zewnątrz kobiet, więc to, że byłyśmy ubrane poprawnie w strojach już pakistańskich, czyli też szalwar kamis z dupatą, czyli tym szalem, owinięte, okutane, jak się tylko da, to jednak spacerowaliśmy tylko wśród mężczyzn. Niektórzy byli bardzo serdeczni, przyjaźni, prosili, żeby zrobić im zdjęcie. To tam zaproszono nas na przykład do takiej piekarni, gdzie przy piecu tandur mogliśmy wypiec chleb, ale ja się nie odważyłam go rzucić w tę ogniową otchłań i całe szczęście, bo to wymaga wielkiej wprawy, natomiast poczęstowali nas tym chlebem, nie chcieli przyjąć żadnej zapłaty, więc to jest tylko wrażenie takie czasem, a ludzie starają się przynajmniej być przyjaźni. Z tego Chitral jechaliśmy do właściwie końcowego odcinka naszej podróży po Pakistanie do wiosek Kalaszy. Tajemniczego ludu Hindukuszu, jak wszyscy o nich mówią. Unikalny pod względem kultury, języka, strojów i religii. Lud, w którym rządzą kobiety? Tak, i być może to jest dlatego szczęśliwy bardzo lud. Kobiety rządzą, nawet do tego to dochodzi, że rządzą naprawdę swoim życiem. Wybierają sobie mężów, jakim się któryś nie podoba, nie spełnia w jakimś sensie ich wymagań, to mogą mu kazać opuścić dom i wybierają sobie następnego. Pełna dowolność pod tym względem tam obowiązuje i być może wszyscy są dlatego zadowoleni. No to jak się ubierają? Góry jak góry, czyli szaro, kamieniście, a tam jest kolorowo, bo właśnie kalaskie kobiety chodzą wyłącznie w kolorowych sukniach. One są czarne, ale są haftowane, dlatego są kolorowe. Mają też przepiękne nakrycia głowy, nie wiem nawet jak to nazwać, jest rodzaj takiego czepca, ale z którego spływa, opaski właściwie, z którego spływa taki szeroki pas, który również jest mocno zdobiony na plecy. Wygląda to jak przepiękny, szeroki warkocz właśnie z muszelek, kamieni i innych ozdób. Wszystko jest kolorowe, oprócz panów. Panowie właściwie chodzą w tych samych szalwar kamizach, które widzieliśmy przez całą pakistańską drogę. Na początku miałam takie wrażenie, że oni się po prostu przebrali, że to jest rodzaj skansenu jakiegoś, bo kalaszy jest bardzo niewiele. W części pakistańskiej to jest około 6 tysięcy osób w trzech dolinach. Trochę po stronie afgańskiej, natomiast myślałam, że to jest rodzaj skansenu, w którym ci ludzie, wiedząc, że my tam przyjeżdżamy, a tam jest około 200 turystów rocznie, więc naprawdę nasza grupa 12 czy 14 osobowa to stanowiła niezłą część tych wizyt turystycznych, że oni po prostu są przygotowani i dlatego się zwyczajnie przebrali. Ale minęło nam to uczucie zaraz po wjechaniu głębiej w wiosce, po pobycie tam ponad dwudniowym, po spacerach, po tym jak zaglądaliśmy wszędzie, gdzie nas po prostu zachęcali nawet do tego, do domów, do wszystkich miejsc. Oni tak po prostu chodzą na co dzień, od dziewczynek po kobiety najstarsze. Praktykują prastarą religię politeistyczną. Pani widziała jedną z ich uroczystości? Zupełnie przez przypadek, bo chodząc po kalaskiej wiosce i idąc w kierunku szkoły, zainteresowaliśmy się chłopcami, którzy wydawało nam się, że grają w naszego cymbergaja. No i okazało się, że za chwilę podeszła dosyć spora grupa dorosłych, która zachęcała nas do wejścia do takiego do dużego kamiennego obiektu. I myśmy po prostu zapraszani na migi trochę, weszli tam z nimi. Okazuje się, że jednym z zawiniątek to było
dziecko maleńkie, nowonarodzone. No i tam przystąpili do tych wszystkich rytuałów, które trzeba wykonać, czyli najpierw jakieś rytualne mycie rąk, potem wyjęto chleby, częstowano się chlebami, potem w część tego chleba przy głowie dziecka dokonano postrzyżyn, tę część włosków, ten chleb tak jakby zapakowano, potem nad tym dzieckiem jakiś rodzaj, nie wiem, zapalono jakieś zioła i tym ogniem go, nie wiem, odpędzano może od jakichś uroków albo innych i nieczystych. Ogień jest zresztą bardzo czczony wśród Kalaszy. To nie tylko sam ogień, ale też błyskawice, słońce. Także no, byliśmy bardzo zaszczyceni, że mogliśmy w takiej uroczystości uczestniczyć. No i była pani na cmentarzu Kalaszy. Tak, bo w przeciwieństwie do islamu Kalasze czczą swoich przodków i trochę ten cmentarz wprawdzie wygląda inaczej, ale jest to u nich bardzo ważne, żeby pamiętać o przodkach, czcić ich. Widać to na naszej będzie galerii zdjęciowej. Są pootwierane trumny, w których leżą po prostu kości, czaszki, wszystko. Ale jest to osobne miejsce przy wiosce, w której można spędzić czas, pospacerować, pomyśleć, pomodlić się na pewno. I też tam zauważyliśmy, że jest jeden kamienny taki nagrobek, płyta kamienna z nazwiskiem hiszpańskim. Okazało się, że to był Federico Magrael, nie wiem, być może to źle przeczytam, to hiszpański zoolog, który wiele lat mieszkał z Kalaszami i gdzieś w górach Hindukuszu szukał może Yeti. Ale mówiąc poważniej, spędził wiele lat z nimi, był zaprzyjaźniony i niestety zdarzyła się wielka tragedia, został zamordowany. Nasz przewodnik Kalaski nie powiedział nam o tej historii, trochę ją zmienił, być może jest to ich prawda, a inna prawda jest w internecie, że zamordowano go po prostu talibowie, którzy schodzą czasem z gór po drugiej stronie w celach zwyczajnie rabunkowych, no i miał po prostu pecha, że trafili na niego, ale niestety rzecz się wydarzyła w jego domu, więc być może to było celowe działanie jakichś tych grup, niestety terrorystycznych. No ale pamięć o nim jest, bardzo sobie go cenią i to, co zrobił dla ich z kolei ludu, dla tego, żeby w świecie byli coraz bardziej znani, ich tradycje, ich kultura, bo naprawdę jest ich bardzo, bardzo mało. Legenda mówi, że Kalasze są potomkami armii Aleksandra Macedońskiego, która przed wiekami wędrowała przez Hindukusz w drodze do Indii. No i do tej legendy trzeba się odnieść po prostu w ten sposób, że trzeba im zaufać. Taki mają przekaz. Ponoć są ci, którzy żyją, są 50. czy którymś tam 50. którymś pokoleniem właśnie tej armii i oni naprawdę są zupełnie inni, jeśli chodzi o wygląd. Mają bardzo jasną niektórzy cerę. Często widzieliśmy rude dzieci, mają niebieskie oczy, indoeuropejskie takie rysy, więc być może coś w tej legendzie jest, bo Aleksander tamtędy przemierzał, próbując podbojów, ale no ostatnio badania genetyczne jak zwykle udowodniły co innego, że nie mają nic wspólnego z prawdą tej ich legendy, ale pozostawmy im tę legendę, bo my też w legendy wierzymy, zwłaszcza, że są piękne. Tym bardziej, że Grecy podchodzą do tego racjonalnie i bardzo dużo wsparcia im dają finansowego, pomagają, więc to niech tak już zostanie. Podróżując po Pakistanie, niejednokrotnie natkniemy się na kolorowe ciężarówki. To prawdziwe, ruchome dzieła sztuki. Można zobaczyć na zdjęciach w naszej galerii. Dla wielu symbol Pakistanu nawet. Tak, i to symbol Pakistanu jest o tyle silny, że bywają już w poważnych muzeach świata wystawy, że miniaturki tych samochodów można zdobyć w najdroższych ponoć sklepach Londynu. A naprawdę niezwykłe jest to, że cały ten wystrój nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz ciężarówki kosztuje mnóstwo pieniędzy. To jest ponoć wydatek kilku tysięcy dolarów, a trzeba pamiętać, za ile dolarów żyją przeciętnie rodziny w Pakistanie. To jest czasem, odnosząc się już do takiej prozy, to jest butelka Pepsi-Coli czy Coca-Coli. Za tyle czasem rodzina musi się w Pakistanie utrzymać w ciągu dnia. I nie wiem, z czego to wynika. Ponoć z tego, że to jest nie tylko źródło ich jedyne czasem
pracy i płacy, ale też prawdziwy dom, bo spędzają w nim całe miesiące, dojeżdżają do domów swoich rodzinnych, może raz na miesiąc albo rzadziej i po prostu w ten sposób upiękniając swoją ciężarówkę, być może też to wpływa na ich życie, stają się piękniejsi. No, przyroda przyrodą, ale trzeba wiedzieć, w jakim kraju jesteśmy i tu akurat jest kraj bardzo trudny, więc można powiedzieć, nie wiem, coś o kobietach, bo ta sytuacja kobiet jest dramatyczna i nie należy oszukiwać, że tam wszyscy są tacy pogodni, gościnni, bo takie było wrażenie w czasie całej podróży. Na pewno zapomnieliśmy powiedzieć, że cała podróż, zorganizowanie tej podróży jest trudne, bo my byliśmy na niektórych odcinkach. Nie ma żadnego wjazdu do miasta, który nie jest chroniony przez policję i wojsko. Te dwie tragedie, które się wydarzyły ostatnie, czyli nasz inżynier i himalaiści, spowodowały, że tam wszystko jest teraz pilnowane, bo chcą z tej turystyki trochę żyć, bardzo o to dbają. Starają się jak mogą, tylko że mało z tego wynika. To, że w czasie naszej podróży przez Pakistan byliśmy właściwie w dwóch, trzech prowincjach jedynie, ale w każdej tej prowincji inaczej wygląda to zewnętrzne. Na zewnątrz w ogóle są sami mężczyźni, oni obsługują wszystko, i targowiska, i zakłady pracy. Kobiety zdarzają się bardzo rzadko i też różnią się w tych regionach. W niektórych są tylko w tych dupatach, czyli jest to tunika, spodnie i szalik, który podkreśla owal twarzy, ale w niektórych to są prawdziwe czadory, czyli takie dużo większe od dupaty tkaniny w kształcie półokręgu, która kobieta owija całe ciało, ale są też burki, które nam się kojarzą w zasadzie z pasztunkami z Afganistanu, ale też tutaj w Pakistanie są, czyli to jest pełna abaja z hidżabem, czyli to jest upięty odpowiednio szal, nikab, który zasłania całkowicie twarz siatką na oczy. No i to robi wrażenie. Kobiet jest bardzo mało. Kobiety, mimo że to jest jeden z dwóch krajów islamskich, gdzie kobiety mogą pracować, no to zdarza się to tylko w dużych aglomeracjach typu Lahore, Islamabad. I zazwyczaj kobiety pracują tylko do momentu założenia rodziny. Normalnie kobiety są w domach, gdzie w obecności swoich mężczyzn muszą być ciche, potulne, a wobec obcych, i to się czuje na zewnątrz, ja byłam zadziwiona słysząc dialogi na targowisku, gdzie kobiety niemalże krzyczą do tych obsługujących mężczyzn, ale takie mają być, surowe, szorstkie, bo inaczej mogłoby je postawić to w trudnej sytuacji. No i dramat polega na tym, że w Pakistanie jest dosyć duży analfabetyzm, sięgający połowy społeczeństwa, ale ten odsetek wśród kobiet jest dużo wyższy, bo sięga ponad 64%. To między innymi dlatego Nagrodę Nobla dostała islamska nastolatka, i ona tak naprawdę okupiła to swoim zdrowiem, prawie że życiem, dlatego że została zaatakowana właśnie za swoją działalność, która miała na celu zwiększenie tej możliwości edukacyjnej wśród kobiet i dzieci. Jadąc przez Pakistan mogliśmy odczuć, że właściwie są dwa obowiązujące języki, urdu i angielski, ale tak naprawdę, szczególnie na północy w górach, każda dolina posługuje się swoim, to nie jest dialekt, to jest właściwie odrębny lokalny język, bo oni się między sobą nie mogą porozumieć, więc naprawdę unikalność tego języka jest bardzo duża. My byliśmy w maju, akurat trafiliśmy na 9 miesiąc, który jest świętym miesiącem, bo wtedy jest Ramadan. Jego świętość polega między innymi na tym, że miało się wtedy rozpocząć objawienie Koranu, Archanioł Gabriel w czasie Ramadanu miał się ukazać Mahometowi. I między innymi Ramadan, podróżowanie w tym czasie jest nie tylko trudne dla turysty, ale też trudne dla tych, którzy podróżują z nami, czyli normalnie dla naszych kierowców, przewodników. Oni naprawdę w tych temperaturach nic nie jedli i nic nie pili w ciągu całego dnia, czyli od świtu, który wypadał koło 4 rano, czyli musieli zjeść śniadanie o 3, a najwcześniej mogli zjeść kolację po 21. Wykorzystywali nasze postoje, bo one były tak dobrane, żeby oni mogli też przez chwilę się pomodlić. Każdy z nich miał swój dywanik modlitewny i szukali jakichś ustronnych miejsc i naprawdę wszyscy tego przestrzegali.
Pakistan jest jednym z dwóch miejsc, a właściwie z trzech na świecie, oprócz Afganistanu i Nigerii, którym polio jest endemiczne. I dosyć późno rozpoczęto tam szczepienia, bo w 1974 roku mnóstwo dzieci, osób chorych na to polio w tych regionach było i te szczepienia były naprawdę potrzebne, ale problem polega na tym, że szczepienia Pakistańczycy uważają za szkodliwe, no ale to jak widać jest teraz światowa tendencja, że jest to broń przeciwko muzułmanom, że powodują bezpłodność kobiet albo impotencję u mężczyzn. Naprawdę trzeba oddać wielki hołd wolontariuszom, którzy wciąż się znajdują, bo tam od 2012 roku zginęło 20 wolontariuszy. Chodzą po domach, pytają, czy ludzie chcą szczepienia i przekonują do tych szczepień. Ale teraz istnieje taka wersja, że również szczepienia przeciw żółtaczce zostały przez Amerykanów wykorzystane, żeby zrobić badania genetyczne, żeby ustalić miejsce pobytu Bin Ladena. Ile w tym legendy, ile w prawdy? Pakistańczycy twierdzą, że jednak tak. I teraz ta działalność wolontariacka jest znów utrudniona przez to, że jest obawa, że to nie jest tylko program szczepień, ale służy czemuś innemu. To, co jeszcze widać w każdym mieście Pakistanu, to są kable. Kable oplatają dosłownie wszystko. I potem się dowiedziałam, że to jest po prostu tak zwana kunda. To słowo w języku urdu oznacza hak. Mówiąc wprost, to jest kradzież energii elektrycznej. Ludzie po prostu podpinają się za pomocą haków i te zakłady produkujące energię jakby to akceptują. Czasem nie wchodzą w miejsca, bo są one niebezpieczne, ale to nie dotyczy tylko ludzi, mieszkańców, ludzi prywatnych, tylko też zakłady produkcyjne muszą czasem tak robić, bo zezwolenia na prąd, uzyskanie ich trwa rok, a one już chcą produkować, więc kable wiszą dosłownie wszędzie. Plątanina kabli. A jakiej muzyki pani słuchała w samochodach? Czy to była muzyka tradycyjna, czy pakistański pop? Na początku był to pop pakistański, którym raczyć chcieli nasi kierowcy. Oczywiście na pełen regulator. Poprosiliśmy, żeby najpierw trochę ściszali, a potem już wyjęliśmy swoje kasety czy swoje płytki CD. Natomiast i tak ten pop dochodził z każdej ciężarówki, która nas mijała, z każdego autobusu. No to było dojmujące dosyć uczucie w tych górach. Dobrze, że niezbyt częste. Chcieliśmy posłuchać tradycyjnej muzyki, ale o dziwo ci kierowcy tego nie mieli. Nasz przewodnik wytłumaczył, że muzyka tradycyjna jest bardzo związana z religią i w zasadzie nawet nie w każdym miejscu można jej słuchać. Natomiast spełnił moją prośbę i zdobył skądś płytę kultowego dla nich zespołu Sabri Brothers, który potem, jak czytałam, był zapraszany właściwie i do Moskwy, i do Niemiec, i do Anglii. Wszędzie w całym świecie koncertował i bardzo to byli szanowani muzycy. Z tej trójki braci chyba żyje jeszcze jeden, ale nadal nagrywa płytę i jest to dosyć charakterystyczna dla tego regionu. Wyłącznie właśnie taka religijna na poły, ale ludowa muzyka. No to posłuchajmy i my Sabri Brothers. سوئے ما یک نظر
ke mishki gharibo faqira mudem tanam farsuda ja para tanam farsuda ja Szczególnie w miastach większych widzimy, że wszystko jest zakratowane. Ja pytałam przewodnika naszego, Abdullah Habiba, czemu te kraty są? Czy oni w tych miastach, w tych wieżowcach, domach obawiają się naprawdę wszystkiego? Ponoć przyczyn jest kilka. Po pierwsze, nie stosują żadnych firanek, zasłon, tylko w salonach, bo jakiś przepływ powietrza muszą mieć. W związku z tym, że jest bardzo dużo dzieci, te kraty są też dla bezpieczeństwa. Po prostu dzieci są wszędobylskie, mogłyby wypaść. Po drugie, mimo że to są miasta, mnóstwo jest drapieżnych ptaków. One nawet w Islamabadzie ma się takie wrażenie, że nad człowiekiem cały czas coś kołuje dużego czarnego. Te ptaki są na tyle agresywne, że potrafią wpaść do domu, porwać jakiś bochenek chleba, narobić szchódki i tak dalej. Te kraty ponoć przed tym też chronią. No i trzecia rzecz, być może najważniejsza, wszystko widać z domu, ulicę, a z ulicy przez te kraty widać niewiele. Myślę, że te względy jednak bezpieczeństwa przeważają. W każdym domu, w każdym hotelu są wiatraki i muszę powiedzieć, że bez wiatraków żyć trudno, ale z wiatrakami również, bo tak hałasują, że nie można spać. No, człowiek jak jest zmęczony, uśnie w każdych warunkach, ale wiatraki. Nawet nie klimatyzacja, bo klimatyzacja powoduje, że przechodzimy z 20 stopni chłodu do plus 40, bo zaczynaliśmy naszą podróż w przyjemnej temperaturze 27-8 stopni, ale wracając do Islamabadu temperatury były już powyżej 40 stopni Celsjusza. No i domy. Domy są bardzo charakterystyczne i bez względu, czy to jest biedny dom, czy bogaty, zasady są takie same. Są dwa osobne wejścia. Jedno wejście jest do domu, do mieszkania, a drugie wejście jest do salonu. Salon to jest osobna część, którą w ogóle może zobaczyć gość, mężczyzna. Czasem, jeżeli rodzina jest biedniejsza, jest to tylko oddzielone kotarą i być może dlatego mężczyźni zazwyczaj lubią się spotykać w swoim gronie poza domem, w herbaciarniach, restauracjach, czy bardzo popularny jest masaż pleców, więc to jest też jakieś wyjście. Ciekawe są też łazienki w takich domach i one są również ciekawe w hotelach. Hotelach, w których my byliśmy, to są łazienki, zazwyczaj były w stylu zachodnim, czyli prysznic, normalna toaleta, bidet czasem, ale w normalnych łazienkach zawsze oprócz systemu różnych pryszniców, jeśli rodzina jest bogatsza, są dzbanki zwane lotami. I tutaj trochę polityki. Mianowicie kiedyś taka lota gliniana czy potem już plastikowa miała półokrągłe dno, bo loty zabierano ze sobą wszędzie, na pastwiska, gdzieś jeszcze. To jest bardzo ważny element higieny dla Pakistańczyków czy w ogóle dla islamu. I ona, żeby była stabilna w każdych warunkach, miała to półokrągłe dno. Teraz oczywiście w łazienkach loty mają dno płaskie. I ta lota to jest taki rodzaj wańki wstańki albo inaczej mówiąc chorągiewki. I tu przechodzimy do polityki. Dlatego w Pakistanie partie, które są koniunkturalne, czyli przyłączają się do innych w zależności od tego, jaka jest tam polityczna ich siła, nazywane są chorągiewkami politycznymi, czyli w skrócie lotami. To jest normalna lotokracja. No i śmieci. Śmieci to jest to, co czasem może dokuczyć. Ja nigdy nie pokazuję w swoich zdjęciach tego, jak naprawdę wygląda każdy kraj, bo i w Polsce, i w Kielcach można znaleźć miejsca, których lepiej nie oglądać. To są bardzo blisko naszego rynku, centrum czy urzędu miasta. I niestety śmiecie w dużych miastach są wszechobecne, dlatego że nie ma czegoś takiego jak podwórkowe śmietniki, czy tego, że ludzie gdzieś wyrzucają w jedno miejsce. Po prostu pojawia się śmieć, to rzucamy go pod nogi. Ale każdego ranka do każdego domu puka zazwyczaj młody człowiek, czy dziecko wręcz. To jest tak zwany kaćrewala, czyli śmieciarz, i zawiadamia, że zaraz będą te śmieci zbierane, więc trzeba po prostu te śmieci wystawić. Zbierane są do takich dużych koszy plecionych i potem szybko przebierane od razu na miejscu. Co się da odzyskać, to się odzyskuje.
Potem do następnego środka transportu, zazwyczaj to jest jakiś osiołek, który ciągnie duży wóz i tam gdzieś są wywożone na poza miasto, na jakieś śmietniska. No niestety te obszary nie wyglądają najlepiej, no bo tam to jest, są to głównie pastwiska dla kóz czy owiec. Ciekawostką jest też to, że śmieciarzami są najczęściej chrześcijanie. W Pakistanie oficjalnie nie ma kast, ale ludzie, którzy się zajmują śmieciami, są wciąż niedotykalni. Można powiedzieć jeszcze trochę o jedzeniu, dlatego że... Nie mówiliśmy wcześniej. No właśnie, nie mówiliśmy o jedzeniu, a przecież jesteśmy w Azji, gdzie ilość przypraw, owoców jest po prostu imponująca. Można oczywiście powiedzieć, że jedzenie podczas naszej trzytygodniowej podróży było wciąż takie samo, czyli jest to dal chawal, czyli dal z ryżem, zawsze herbata do tego. Ja uwielbiałam tę herbatę z mlekiem, no zapijałam się, ile tylko mogłam, to piłam. I to było bardzo dobre rozwiązanie. I w zasadzie owsianka, jakieś warzywa gotowane w przyprawach i to wszystko. I codziennie to samo, czasem jakieś jajko w czymś. Ale taka jest też prawda w domach pakistańskich. Tylko, że trzeba pamiętać, że ten dal chawal, czyli ten dal z ryżem, dal to jest soczewica żółta i czerwona, o takiej konsystencji sosu, a wręcz zupy, oczywiście z różnymi przyprawami. Ale w każdym miejscu ten dal był inny. Do tego dalu są różne dodatki. Albo to może być kebab, albo kima, czyli takie mielone mięso z pysznie przyprawionymi warzywami, albo salan, czyli podstawą jest taki sos z cebuli i pomidorów. W Indiach to tak zwana masala. I dusi się w tym kurczaki, czy koźlinę, ciecierzycę, czy jajka. I po prostu w każdym z tych etapów naszej podróży miało to inny smak. Inne stosowano przyprawy. No, u Hunzów było dla mnie najbezpieczniej, dlatego że czasem przesadzano z nadmiarem chili, chociaż ponoć pamiętano, że jesteśmy turystami i nie jesteśmy przygotowani na taką ilość chili, jaką stosują Pakistańczycy. Kiedyś pamiętam, czytałam taką relację, czego się bałam, że nie będą tego no, po prostu uwzględniać naszych kubków smakowych, że jedna grupa zwyczajnie poparzyła sobie żołądki od nadmiaru tych przypraw. Dobrze, że potraktowali to jako pewną przygodę, ale my na pewno dostawaliśmy posiłki w takiej wersji lżejszej. No i bardzo dobrze. No i chleb. Chleb jest przepyszny, albo to jest smażony na takiej tawie i to też będzie można w naszej galerii obejrzeć u kalaszy, że to jest taka okrągła, płaska patelnia, tam się rzuca ten placek i on się po prostu na tej patelni przygotowuje. Albo ten nan, czyli chleb z tego pieca tandur, też jest w galerii to zdjęcie. Ten chleb jest do wszystkiego i zazwyczaj Pakistańczycy oczywiście posługują się chlebem, żeby zjeść całą resztę, czyli ten ryż, czy dal, czy wszystkie sosy. Jak oni to robią, to nie wiem do tej pory, chociaż codziennie wieczorem obserwowaliśmy naszych przewodników i kierowców. Oni robią to bardzo sprawnie, oczywiście tylko prawą ręką, lewa jest nieczysta. Robią taką łyżkę z tego chleba i bez problemu sobie to wszystko nabierają, sprawnie im to idzie. Ja raz spróbowałam i wynik był taki, że musiałam się pójść w trakcie posiłku przebrać, bo wszystko miałam upaćkane w tych sosach, w tym mięsie i stanowiłam po prostu obiekt zainteresowania, ale przede wszystkim śmiechu dla naszych współpodróżujących Pakistańczyków. Nie jest to łatwe. My mieliśmy sztućce. No, dramat polega na tym, że tam jest duża bieda. To jest niewyobrażalna dla nas bieda. Jest bardzo rozwarstwione społeczeństwo. Proszę sobie wyobrazić, że dochód narodowy Pakistanu to mniej więcej 10 razy mniej niż w Polsce. Około 1500 dolarów na głowę. Ale trzeba pamiętać, że to jest średnia. Średnia to powoduje to, że 2% jest po prostu bogatych ludzi, a reszta jest po prostu bardzo biednych. 1/3 żyje poniżej poziomu ubóstwa i to się, no to się widzi, to się czuje. To jest no, przykre, ale z drugiej strony to jest bardzo młode społeczeństwo. Średnia wieku 23 lata. Osoby w moim wieku to właściwie można powiedzieć, że w takiej grupie 10% poniżej. Mniej niż 8% społeczeństwa ma powyżej 50 lat, więc proszę sobie wyobrazić, jak to jest młode społeczeństwo. Także wszystko przed nimi. Potencjał mają. Kolejna wyprawa pod K2? Nie wiem, ja byłam w Tybecie z drugiej strony, tylko byłam w Tybecie Kan, czyli w tej części chińskiej, na festiwalu tybetańskim, niezwykłym, ale K2 chyba za trudne dla mnie z powodu tego, że właściwie to jest ten sam odcinek karakorumskiej drogi,
A tam trzeba już być trochę przygotowanym lepiej fizycznie. Obawiam się, że mogłabym tydzień samego trekkingu albo nawet półtora. Dla mnie wyprawą to jest nawet wejście na telegraf pod moim domem. Mówię poważnie. Po prostu wszędzie wejdę. Weszłam na 5300 w zeszłym roku. Byłam często na wysokości ponad 4000 czy w okolicach 5000 metrów, ale taki długotrwały wysiłek jest fajny, gdybym szła, nie wiem, w dwuosobowej grupie i to tempo byłoby dostosowane do mnie. Chyba K2 nie. Poza tym w zeszłym roku zdarzyła się taka, no dosyć, można powiedzieć, standardowa rzecz, czyli obozowisko pod K2 zostało całkowicie prawie przysypane, ale bez żadnej ofiary ani żadnego wypadku. Kamieniami olbrzymimi tak duże osuwisko się znalazło w tym miejscu zupełnie przez przypadek, więc co się zdarza, to nadmiernego ryzyka nie należy jednak w moim wieku ponosić, bo jest tyle pięknych krajów do zobaczenia. Ryzykowna była już ta trasa, którą przemierzyliśmy dziś i tydzień temu. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była Mariola Maćko. Dziękuję Państwu i Panu też za zaproszenie.